Towarzystwie Agencji Rozwoju Promocji i Kultury z panią Heleną Wójtą. Popytam jeszcze raz jury o słowo, przewodniczącą jury o słowo, no i oczywiście o protokół, który wiedzieli, jakie te nagrody, w jakich kategoriach i kiedy ich jest. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że na zgłoszonych projektów było aż 52. Obrady trwały 4 godziny, pokłóciliśmy się 16 razy. Obraziliśmy się ze 3, ale doszliśmy do porozumienia. Mamy 4 kategorie. W tych 4 kategoriach są 3 nagrody, a w tym roku w pierwszej kategorii mamy aż 2 trzecie miejsca, bo tu nie mogliśmy dojść do porozumienia. Bardzo nas cieszy fakt, że jest tyle fajnych producentów i tyle fajnych produktów, które pokazały nam, że żyje się coraz fajniej i coraz lepiej. Bardzo byśmy chcieli nagrodzić wszystkich, ale niestety pani dyrektor nie dała nam 52 nagród. Ale dała nam się. Poprawiły się tak w tym roku. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się zgłosili. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie was jeszcze więcej. Chcielibyśmy nagrodzić wszystkich, ale jak mówię, nie dało się. W tych 4 kategoriach przyznaliśmy po 3 nagrody, w tym jedna kategoria na podstawie 4 nagrody. Obradowaliśmy długo. Obradować mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy jeszcze dłużej, żeby było jak najwięcej. Bardzo wam wszystkim gratuluję i bardzo jestem fajnie zadowolona i szczęśliwa, że robicie tak fajne rzeczy, tak dobre rzeczy i jest was tak dużo i mam nadzieję, że będzie was jeszcze więcej. Z mojej strony to tyle. Bardzo wam dziękuję. Gratuluję wszystkim tym, którzy wygrali. Przepraszam tych, którzy przegrali, ale no niestety nie dało się inaczej. Ale na pocieszenie wam powiem, że różnica między pierwszym a drugim a trzecim miejscem to jest 1-2 punkty, więc naprawdę szło na rzecz. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i widzimy się w przyszłym roku. Dziękujemy bardzo. To my już tak mamy jak na skokach. Tam już są setna, bo tysięczne i no jak chodzi o punkty, u nas 1-2, to w przyszłym roku pewnie jeszcze będzie mniejsza różnica. Ja chcę powiedzieć, że w jury zasiadała pani Agnieszka Ebler, która jest ekspertem kulinarnym o swój kanał dorodzoną i ściągnęłam tu na targi przede wszystkim z opowiańskich szefów kuchni, którzy zasiadali w komisji. Nie wiem, czy się pytałaś, chyba tak? Szefów kuchni? Przed tym, ale jeszcze powtórzę. Ci szefowie to Sławomir Sagła, Mariusz Bizuk i Bartosz Tomaszkowicz, bo pisała na szybko, nie mogę przestać. Pan Bartosz nie jest szefem kuchni, ale prowadzi eventową firmę i wśród członków jury była pani Anna Szyb, którą wszyscy myśleli bardzo dobrze znają, przedstawiciel firmy Multivia. Firma jest z nami już 100 lat, pani Aniu. Chyba 7. Ufundowała nam nagrodę w tym konkursie. Są ze swoimi produktami, także na ich swoje zapraszamy. Teraz my się nagrodzili, bo potem będziemy pytać na tego pana starostę, który pogratulował zwycięzcom, a teraz myślę, że będziemy przechodzić już do wręczania nagród. Czyli pierwsza kategoria, czyli produkty zmiany. Trzecie miejsce, tu mamy 2 trzecie miejsca. Zapraszam bardzo serdecznie Baczucę Łubuska z Ochotnicy, przedstawiciela. I zapraszam pana Węgiela Kiczkotela. Chciałam też przypomnieć, że każdy wystawca mógł zgłosić jeden produkt w 4 kategoriach.
więc każdy dostał regulamin i w tej kategorii dalej mógł zgłosić się z tym. A nagrody ufundowali nam ośrodek wsparcia rolnictwa, krajowy ośrodek wsparcia, te nagrody będą wyzy, firma, Muzilia firma, Izik i ten Rąbowski, Wielki Jego, Zachód, Ciuchę Brawa, a ten tylko, który jest wręczony, jest zrobiony ręcznie przez panią Karolinę Fiedor, sztukomani, pani Karolina Tyzmostowisko, także to są cyrkowi po koście, tej cyrkowiecce do góry, zrobiony jako sztuka niepowtarzalna, bo kosy z tych cyrkowów się nie powtarza, jest jedyny, bo to robota ręczna. I pójdźcie do przodu bardziej, nie uciekajcie, no bo musicie być widoczni. Tutaj, tu proszę, zapraszam. I na następny. Teraz drugi drugie miejsce, Almedina Zakrybacki, jak nie jestem RWS. Pan Kaplan, Szczerol Kunezji, a także mieszka w Krakowie na drugi. Przedstawia nam swoją kuchnię kunezijską i jego Krybacki na zdjęcie. No, zrobiły duży szał. No proszę, żeby nie uciekać, bo teraz media mają chwilę czasu losowie, chcą wam porobić zdjęcia. Nie uciekajcie, nie wycofujcie się. Zrelaksować. I pani Ania, proszę. I proszę do nas. Duże brawa. Pan przyjechał do nas z Tunezji. Ważą kawę na gorący piosku. Zosia, pójdź ku mnie, bo musi nam tu pomóc. Na pewno mogę to potwierdzić. I pan, bo my mamy dużo gości teraz na Arabii, jesteśmy się pan starosta o tym powie, bo jest bardzo dobry w statystykach. I pana teraz wykorzystują wszyscy wystawy i piszę im po arabsku, co mają wiadomo o spisie i co kielo kosztuje, żeby było się łatwiej dogadać. Także duże brawa za nas, za wsparcie drogi. I teraz zapraszam pana z Baldolfa, orcerów alpejskich, zadanie z pierwszego miejsca. Zostały zestaw celów, które państwo mają ten na cztery alpejskie, pierwsze miejsce. Brawa wielkie. O, jaki mam ładny strój alpejski. Duże brawa, tego Janosika my możecie głośniej puścić, bo się będzie lepiej szło. Myśmy wczoraj ten strój bawarski, bo się założy, że pan jest przepyki ode, to... I stroj stamtąd są sprowadzają syry. Syry strasznie dobre, z ziołami, bez ziół, z pleśnią, bez pleśni. Łowce włodzą po całej Bawarii, po Alpach, pasą się i dają zdrowe rynku. To jest kategoria zwierzęca, czyli pierso. Produkty pochodzenia zwierzęcego. Mamy już pierwsze, drugie, trzecie miejsce, brawa wielkie. Sery alpejskie miejsce pierwsze, drugie miejsce Tunezja za kiełbaski, no i trzecie miejsce moi kochani, Ochotnica, Dolno i Węgry. Dwa równorzędne. Także pytamy, kto jeszcze nie kupił, nie widzi, nie kupi sery, bo zdrowe i dobre. Pójdźcie się świat do czubu, bo rekruty żyli mogą, bo się jedną swoim wzrokiem. Bo w każdej kategorii mamy 3 miejsca, w tej kategorii mamy 4, czyli w sumie będziemy mieć 12 nagrodzonych, ale w jednej kategorii mamy 2, 2 wygranych w trzecim miejscu. Duże brawa! I zostańcie z nami na scenie, żebyście nam nie uciekli. I przechodzimy do kolejnej kategorii, tak? Tak. Już. Kategoria druga to są produkty roślinne i tutaj na... Bardzo dobry sos, ostry, dobrze przyprawiony, także kto nie kupił worce podejść. Duże brawa jeszcze raz za produkt. Wszystkie produkty są wysokiej jakości, przypomną tylko zdrowo targu, jedyny niepowtarzany i voucher na targi, bo jak się dziś jej do dziś ma przez te piśni państwo dorobią, to się mogą zrelaksować na termach. To jest niestyczko. Termy, cyrko. Gratuluję za firmie. Został, bo właściwie co roku nie odwiedzają tu bez nagrody. Albo za olej, albo za moszczarnę w tamtym roku. W tym roku za sos. Wielki brawa. I kolejne miejsce. Drugie miejsce.
uchwała 2. Olej rzepakowy tworzony metodą tradycyjną. Do zabrała! Dyplomy Duzer, co wywisiał w własnym miejscu. Tu zabrała gratu Jany. Natury! Firma, która już jest długoletnie z nami tu na targach, na równi. I pani Ania się I członkini jury, pani Ania. Będzie łatwiej, jak pomoc wodę będą czuć i co najmniej dwie osoby z tego jednego stoiska, bo jest dużo do zabrania. Pytamy pięknie panią Kasię Jezu. Idzie ku nam. Pani Kasia nam robiła te warsztaty, można było sobie zrobić zdrowe ziołowe sole do kąpieli, herbaty ziołowe. Żona pana Kowala, więc i słów pana Kowala. Miejsce pierwsze. Duże brawa, moi kochani. I na ślubę pani Kasi pytamy. I pani Kasia jeszcze Bogu pobłogosłujcie później jak trzeba. I ta siła bierze się z tej słoni i z herba w tak zeworce. I ten też powieste na stanu z pięknym logo. I na nagrody w ręce są starosta krajów zatrzeńskiego, pan Kierwą, pani dyrektor Zatrzeńskiej Agencji Rozwoju Polskiej Kultury, Helena Wójta oraz pani Anna Szyb, przedstawiciel firmy Mundi. I potem będziemy pytać, jest ze wszystkich nagrodzonych do przodu, czy jest to mamy popytać już teraz. I kolejne. I teraz trzecia kategoria, czyli coś, co chyba nas będą robili, czyli napoi alkoholowe na alkohol. Trzecie miejsce. Jawolina, syrop, spędu, sos i rokitnika. Ludzia brawa! Jawolina ze Zakopanego z ulicy Strążyckiej. Restauracja Jawolina jest dziś i jutro z nami tu między kącikiem Marii Zawojskiej a Ochocnicą Dolną. Serdeczne gratulacje. No, dziękujemy. Jest na to zdjęcia. Drugie miejsce. Prowadź kolejny za przyjmą herbowe. Mamy przedstawiciela. Tak, jest pan przytomny do przodu. Browar Koret. Też już nie są pierwszy raz w nocy. Do drugiej roku przyjeżdżają, są razem z nami. Bardzo cenne. I pani Ania, że proszę.